dwóch swoich obrazach. Tutaj jest ewakuacja oraz obraz pod tytułem Wymknął nam się. To są dwa obrazy, które powstały tuż przed tą wystawą, na której teraz jesteśmy. Jesteśmy na wystawie Beyond the Surface w galerii Iki Kata. Tak czy inaczej, ja jestem jednym z trzech artystów tutaj wystawianych i te prace powstały naprawdę na ostatnią chwilę, tuż spontanicznie, żeby pokazać coś zupełnie nowego. Tam pierwotne założenie było takie po prostu, że pójdę sobie i pomaluję, ale no, udało się wykończyć te prace dosłownie w ostatniej chwili. Praca pod tytułem Ewakuacja jest inspirowana oczywiście tutaj tragedią World Trade Center. Ja w roku 2010, w 2011 jeszcze chwilę potem raz byłem w Nowym Jorku i byłem w muzeum tej tragedii WTC, tam na miejscu i oglądałem sobie takie rysunki dzieci, osób, to były dzieci osób, które zginęły w tej katastrofie, albo dzieciaków, które z tam okolicznych jakichś szkół i przedszkol widziały to i tak dalej, i tak dalej. I troszeczkę mnie to tak zawieło, jak zobaczyłem no tak świecówkami po prostu wysmarowane te dwie wieże i wyskakujące postaci próbujące się w ten sposób rozpaczliwie i desperacko uratować w ostatniej chwili z racji tego, jak było to namalowane, bo to było narysowane tak naprawdę przez dzieci w sposób taki prymitywny, no i wiecie, dzieci mają wszystkie takie emocje na wierzchu, więc jest ta prawda i ten autentyzm w tym, więc ja stwierdziłem, że podejmę tutaj temat i zrobię coś podobnego. Przypomniało mi się to przy okazji po prostu robienia kolejnych tych anielskich obrazów, gdzie się pojawiały jakieś formy architektury i przestrzeni. Przypomniało mi się to całe doświadczenie. Stwierdziłem, że spróbuję to zrobić tak troszkę bardziej, powiedzmy, pozytywnie, że będą anioły wylatywać z tych wież. I tutaj tytuł jest Ewakuacja. To jest takie bardziej, myślę, optymistyczne zakończenie tej historii potencjalnie, bo jest to oczywiście tylko nawiązanie, to jest jakieś przedstawienie symboliczne. No i taki miałem pomysł generalnie. Zainspirowałem się tak naprawdę jakimś dziecięcym rysunkiem. Więc to jest jedna praca. Tutaj wszystko jest namalowane bezpośrednio na płatkach szlakmetalu i srebra. I jest malowane za pomocą brązów i innych farb takich metalicznych, także wszystko jest takie mocno luminescencyjne, prawda? I ma to pewien swój urok, też nie bez powodu te anioły są bardzo różne, w różnych pozach. Niektóre jakby spadają, inne się wznoszą, inne są czarne, inne są złote, albo srebrne i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o pewną różnorodność. Tutaj natomiast jest obraz pod tytułem Wymknął nam się i widzimy tutaj takie dwa jakby dwie ściany budynków, kolejne budynki tutaj, na nich jakieś pojedyncze zapalone światła w oknach. W centrum lecącego na anioła jest jedynym tutaj srebrnym takim jasnym punktem, wszystko inne jest takie burę, brązowe, brudne wręcz i nieludzkie. W tle złoto, tutaj chmury, obłoki i oko. Oko w trójkącie, symbol niby Boga, ale tych oczu to jest sześć. Znaczy niebagatelna jakby liczba. Tutaj chodzi bardziej o kontrolę, że to jest takie oko demiurga i to też nie jednego. Jakichś takich dysydentów, ludzi nami rządzących, nie wiem. No, w każdym razie nigdy nie mrużące swojej powieki, wiecznie obecne oko, prawda? I ten anioł, który uciekł pomiędzy
katolickim miastem. I do czego to nawiązuje, w sensie jaka jest inspiracja, bo to pewnie niektórych z Was przynajmniej ciekawi. Inspiracją był film Brazylii z 1985. Ten film jest tak stary jak ja, ale jak go nie widzieliście, to jest film zaklasyfikowany do gatunku science fiction, taki mocno w stylu Franza Kafki, wiecie, ścisk, budynki, jakaś beznadziejna biurokracja, jakieś nawiązania do systemów totalitarnych, zarówno tych komunistycznych, jak i tych wręcz faszystowskich i tak dalej, i tak dalej. Zadziwiające jest to, że Nolan, człowiek z Zachodu jednak, zrobił ten film i on jest zrealizowany w znakomitej tutaj obsadzie z bardzo ciekawym scenariuszem i tam jest taki motyw, w którym główny bohater marzy, śni o tym, że ma skrzydła, że ucieka tego wszystkiego, toczy jakieś troszeczkę śmieszne, niedojrzałe, heroiczne boje o jakąś tam swoją miłość i ma takie marzenie senne, które się powtarza. No film się kończy akurat smutno, bo główny bohater tam w zasadzie wymyka się oprawcą i wariuje i kończy się tym tekstem wymknął nam się. I to jest inspirowane kadrem z tego filmu. Opowieść jest dość złożona. Myślę, że każdy, kto chce lepiej zrozumieć się nowy, więc to powinien zobaczyć tutaj to Opus Vitae reżysera pod tytułem Brazil. Nie wiem, dlaczego ten film jest nieznany tak dokładnie szerszej publiczności. Polecam film, polecam obraz. Tak. No i to tyle. Oczywiście polecam lajkowanie, subskrybowanie mojego kanału i udostępnianie kontentu związanego ze sztuką. Ja wiem, gdy tylko znowu mówię o Holokauście lub jakieś inne tego typu teksty. Ja wiem, że to nie jest sztuka łatwa, ja wiem, że to są problemy, ja wiem, że zaraz komuś się spodoba, a komuś nie, ale o to chodzi. Chodzi o dyskusję. Jak już nie będzie dialogu, to po prostu, nie wiem, wszyscy będą nam, w sensie, będziemy tylko wymieniać poglądy na temat tego, jak powinniśmy myśleć. Wspaniale.